Kulisy manipulacji. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Katarzyna Głójska. Piotr Lisiewicz. Grupa Wagnera przy polskiej granicy. Seryjni mordercy, gwałciciele, pedofile. 50 tysięcy kryminalistów zmobilizowała grupa Wagnera. Jest oczywiste, że w kampanii wyborczej tematyka bezpieczeństwa Polski powinna być tą numer jeden. Ale problem z tym, że jeśli o tym bezpieczeństwie Polski się porozmawia, o tym, jak reagowały poszczególne ugrupowania polityczne na podobne zagrożenia ze strony Federacji Rosyjskiej, to dla niektórych jest to mocno niekorzystne. W związku z tym nastąpiła ze strony Donalda Tuska próba zmiany tematu kampanii wyborczej. Z resetu na aborcję. Rozpętanie emocji wokół tego za każdą cenę, nawet za cenę własnej kompromitacji, jest celem Donalda Tuska, bo ta zmiana tematu, przekierowanie tego, czym Polacy mają się interesować, ma mu dać zwycięstwo wyborcze. I o tym, o tej manipulacji porozmawiamy w dzisiejszym programie. O tej manipulacji, która dodatkowo jest niezwykle korzystna dla Władimira Putina i dla Kremla, bo przecież im mniej się w Polsce mówi o rosyjskich wpływach i o tym, w jaki sposób należy się przed nimi chronić i jak je badać i domagać się ich ujawnienia, tym tylko lepiej dla Federacji Rosyjskiej. A Państwa i naszym gościem dzisiaj jest Paweł Piekarczyk. Witamy Cię, Pawle, bardzo serdecznie. Dobry wieczór Państwu. Ja tylko jedno powiedziałeś, że za cenę własnej kompromitacji, moim zdaniem za cenę dalszego pogłębienia własnej kompromitacji, żeby się ściśle, że tak powiem, wyrazić, ponieważ jakby to no, w tej chwili, że tak powiem, można jako znaczy Tuska, jako osobę, która się skompromitowała, położyć w Sewr pod Paryżem jako wzorzec taki zasadniczy. No bo chyba nawet dalej niż tam jego koledzy z Unii, z Timmermansem na czele i tym drugim, co tam mu podawał Tusk, marynarkę, jak on się nazywał, już nawet nie pamiętam. Mało ważny jakiś. Jakaś pijaczyna. Grupa Wagnera 4 kilometry od polskiej granicy, informują media. Grupa Wagnera, czyli kto? Poprosimy o planszę. Czyli na przykład Władysław Kaniusz pisze o nim Fakt z 26 lipca. Gehenna 23-letniej Wery trwała 3,5 godziny. Przez ten czas jej były chłopak Władysław Kaniusz brutalnie ją maltretował, łamiąc kości, tnąc nożem, bijąc. Zadał swojej dziewczynie ponad 100 obrażeń, potem bezlitośnie udusił. Ten człowiek ma szansę zostać teraz bohaterem Federacji Rosyjskiej. Trafił do grupy Wagnera, Jewgenija Prigożyna. Może robić to samo, co robił wcześniej, tylko teraz robić to Ukraińcom i innym wrogom Federacji Rosyjskiej. Wiadomo, że kiedy takie zagrożenie pojawia się przy polskiej granicy, sprawa bezpieczeństwa powinna być tematem numer jeden. No i warto dodać. Pytamy polityków prawicy, lewicy, czy wy jesteście wiarygodni w sprawie obrony bezpieczeństwa Polski. Na temat tej wiarygodności opowiada serial Reset, tutaj mój ulubiony subiektywnie fragment tego serialu, czyli moment, kiedy Putin wchodzi do Gruzji po to, żeby realizować dokładnie to samo, co wzmiankowany przed chwilą pan. Jak reaguje wówczas Donald Tusk, Platforma Obywatelska i PSL? Przestrzegałbym wszystkich przed nadmierną taką nadpobudliwością, jeśli chodzi o niektóre inicjatywy i wypowiedzi. Jestem przekonany, że pan prezydent Lech Kaczyński będzie ten sposób myślenia respektował i podzielał. Jeśli chodzi o ewentualny wyjazd pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego do Gruzji, będziemy chcieli mieć wspólnie pewność, że tego typu misje, taki wyjazd, taka misja pomoże realnie Gruzinom i wszystkim stronom konfliktu na rozładowanie napięcia. Rozładowanie napięcia i pomoc wszystkim stronom tego konfliktu. W
tym konflikcie nie było dwóch równorzędnych stron. To Gruzja została napadnięta przez Rosję. Dopiero w momencie, kiedy Amerykanie zadeklarowali, że jeżeli są problemy logistyczne w Polsce, to oni przyślą nam Air Force 2, Tusk ustąpił i nagle samolot się znalazł. No ale samolot nie był pusty, był tam pewien prezent w postaci obecności pana ministra Sikorskiego. Obecność ministra Sikorskiego będzie jedną z gwarancji, że ta misja będzie przebiegała bez żadnych politycznych niespodzianek. Jak tłumaczy premier, chodzi o stosunki z Rosją. Polska nie powinna być krajem wśród państw Unii Europejskiej, który ma najgorsze relacje z Rosją. Jesteśmy po to, żeby podjąć walkę. No, to jest ważne, żeby Polska rzeczywiście nie miała na świecie opinii kraju rusofobicznego. Zapowiedziana wcześniej wizyta dochodzi do skutku. W niecały miesiąc po ataku rosyjskim na Gruzję, po wizycie szefa MSZ w państwie Unii Europejskiej i NATO, nikt nie mógł mówić, że Federacja Rosyjska w jakikolwiek sposób przez państwa Zachodu poddana jest jakiejś izolacji. No i tak było, kiedy ludzie tacy jak zwyrodnialec Władysław Kaniusz mieli wkroczyć do Gruzji. Taka była reakcja Donalda Tuska. To jest moim zdaniem najbardziej wstrząsający fragment resetu, bo tych rosyjskich zwyrodnialców po prostu wsparli Tusk i Sikorski. Jest problem w kampanii i co robi wtedy Donald Tusk? Mówi, nie, to nie ja wspierałem zwyrodnialców, zostawiamy ten temat na boku, to wy jesteście zwyrodnialcami. Posłuchajmy. Kilkanaście godzin temu cała Polska zobaczyła, co się zdarzyło w Krakowie. Przypadek pani Joanny, która trafiła do szpitala, a tam otoczona przez policję przy współpracy z prokuratorem, upokarzana, poniżano jej godność, zabrano jej własność, telefon, laptop i to wszystko działo się w gabinecie ginekologicznym. Tak opisał to Donald Tusk, bardzo krótka odpowiedź policji, pokazywaliśmy ją tydzień temu, ale tak dla przypomnienia. Dzień dobry. Jestem lekarzem psychiatrą i w tym momencie zadzwoniła do mnie pacjentka, którą leczę w poradni, że właśnie chce popełnić samobójstwo. Na drugim telefonie ją trzymamy. No i tak było. Nie będziemy się wdawać dzisiaj w dyskusję na temat pani Joanny, istnienie osób zwichrowanych, czasami o ogromnych zdolnościach artystycznych, czasami ponadprzeciętnie inteligentnych. Nie będziemy się wdawać w jej sprawę, w jej sytuację, ale porozmawiamy o czymś szalenie ważnym, wielokrotnie ważniejszym. To znaczy o tej próbie zamiany tematów w kampanii wyborczej. Jest temat ogromnie ważny, najważniejszej wagi, temat egzystencjalny być może dla Polski, czy w obliczu lat, czy dziesięcioleci, czyli byt niepodległego państwa polskiego. Jest sprawa, która ma to przykryć. Taki obraz wyłania się z tych obrazków, które zobaczyliśmy. No więc ja tak jak pokazywałeś tego miłego pana, jak on się nazywał, ten z opisem, ten żołnierz grupy Wagnera, żołnierz to właściwe słowo, to chciałem, pan Kaniusz, o, to jakby trzeba pamiętać, że to jest, on nie tylko będzie mógł robić to samo na Ukrainie, co zrobił tej dziewczynie, ale jemu jeszcze za to zapłacą. Im płacą według internetowych informacji $2000 lub więcej miesięcznie za coś takiego. A jakby pan Prigorzyn nie wygląda na altruistę, który daje pieniądze za darmo, bez wyraźnego celu. I w związku z tym to jest naprawdę poważne zagrożenie. To znaczy rezygnacja z tego rodzaju czy wypchnięcie tego rodzaju tematyki z kampanii wyborczej jest czymś absolutnie potwornym. To znaczy jest czymś, co, no jakby to powiedzieć, co, znaczy mnie się nie mieści w głowie. Znaczy jest dowodem na to,
że pan Donald Tusk razem ze swoimi tam trumfackimi, którzy wokół niego siedzą, są jakby, że to, że rozzbrajali wschodnią część Polski i postanawiali się bronić Niemiec dopiero na linii Wisły, to nie był żaden przypadek. To znaczy to, że Donald Tusk chciał robić interesy z Rosją taką, jaką ona jest po tym, jak już wymordowała 300 tysięcy Czeczenów i po tym, jak już na przykład zabiła Litwinienkę czy Annę Politkowską, to nie jest przypadek. I co więcej, że w czasie, który upłynął od wtedy, w Tusku nie nastąpiła żadna sensowna refleksja, taka, która mu zbliżyła go do jakby to powiedzieć, do humanisty w pojęciu sprzed rewolucji francuskiej. No. Pawle, ale tu mamy wrażenie, że mamy jeszcze coś więcej. To znaczy to jest, ja to może opiszę na takim doskonale znanym państwu przykładzie, jak okazuje się, że człowiek, jakiś tam publiczna, osoba publiczna był współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa, to się wypiera, w ogóle nic nie wiedział, a tak naprawdę to nikogo nie skrzywdził, niczego nie podpisywał, to nie jego podpis, no generalnie wszystkiego się wypiera, tak? I jeżeli przeniesiemy tą sytuację, którą znamy doskonale, właśnie z różnych historii ilustracyjnych, na sytuację Donalda Tuska, całkowicie, jak już Państwo widzieli w tej pierwszym sezonie serialu Reset, całkowicie ubabranego relacjami naprawdę trudnymi, mimo tych odsłonięcia tych dokumentów, upublicznienia nowych dokumentów, trudnymi tak naprawdę do opisania relacjami z Federacją Rosyjską, z samym Putinem. Państwo widzieli, jak po Gruzji Ławrow jest w Polsce celebrowany. Znaczy człowiek, który jest reprezentantem państwa zbrodniczego, który właśnie zamordował ileś tam osób w Gruzji. Krew jeszcze dobrze nie wyschła. Jeszcze być może nie wszystkie pogrzeby się odbyły tak, jak powinny być, czy nie wszystkie groby zostały zrobione, zbudowane, a okazuje się, że ten człowiek właśnie przyjeżdża do Polski. Znaczy szef dyplomacji mordercy przyjeżdża do Polski i jest witany tutaj jak król. Spotyka się z nim szef polskiej dyplomacji, spotyka się z nim premier, w ogóle się doczekać go nie mogą, nawet boją się, czy on na pewno przyjedzie, bo może jeszcze kogoś mają wymordować w tej Gruzji, więc czy na pewno będzie miał czas. No i okazuje się, że na szczęście dla Donalda Tuska Ławrow jest w stanie się od mordowania w Gruzji oderwać i przyjeżdża do niego, żeby się z nim spotkać i coś tam jeszcze sobie zażyczyć. Więc Donald Tusk dziś, udając, że tego tematu nie ma, bagatelizując również dziś zagrożenie ze strony Federacji Rosyjskiej, bo on nie może w ogóle mówić o Federacji Rosyjskiej. On nie może mówić o zagrożeniu, on nie może mówić o tym, że Putin jest niebezpieczny. Nie, on musi w ogóle omijać ten temat. Więc on, omijając ten temat, wypychając go jakimiś tematami, no być może ciężkimi z punktu widzenia jakiejś tam pani i jej problemów, no ale widać, że kompletnie bez znaczenia jednak z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa, on nadal tkwi w tym związku, jakim związku z Władimirem Putinem. To znaczy on naprawdę nie tylko sobie robi dobrze, bo nie chce rozmawiać i nie chce się tłumaczyć ze swoich relacji z Federacją Rosyjską, ale również działa na korzyść Federacji Rosyjskiej, bo Federacja Rosyjska też nie chce, żeby jej aktywa były w Polsce ujawniane, żeby się rozmawiało na ten temat, jak dużo złych rzeczy poprzez różnych ludzi Federacja Rosyjska jest w stanie w Polsce zrobić, bo Federacja Rosyjska walczy z Polską, więc chce zachować wszystkie swoje wpływy. Więc to jest naprawdę, to jest przypadek szczególny, bo to pokazuje, że te relacje Tuska z Moskwą są nie tylko przyszłością, ale są teraźniejszością też. I to jest szczególnie niebezpieczne. Ale tam jeszcze w tych materiałach padło jedno słowo, które ja bym też z przyjemnością, do którego bym się przyczepił, mianowicie rusofobia.
Moim zdaniem to, w jaki sposób, bo fobia to jest nieuzasadniony strach. To znaczy klaustrofobia, no jak się ktoś boi jechać windą. No wiadomo, że nie może mu się nic złego stać w windzie, ale to mimo to się boi. To jest taki nieuzasadniony strach. A sposób, w jaki czy wcześniej prezydent Lech Kaczyński, czy w ogóle sposób, jaki jest przenoszony przez prawdziwą polską kulturę, nie jest rusofobią, tylko jest rusorealizmem. To znaczy jakby strach przed niedźwiedziem, który stoi metr ode mnie i nie jest trzymany przez kratę ani na żadnej smyczy, nie jest nieuzasadniony, tylko jest absolutnie realny i jest jakby konieczny do przeżycia tego momentu, jeżeli to się w ogóle uda. Natomiast to jest, jeszcze raz mówię, to jest w ogóle taki język, to jest w ogóle cała ta kultura. Jeżeli on mówi o, w naszym wypadku, po wojnie w Czeczenii, po wojnie w Gruzji, po zamordowaniu Policzkowskiej na urodziny Putina, po zamordowaniu Litwinienki, po próbie po tym wszystkim, co się działo, mówi się jeszcze o rusofobii, to jest po prostu, znaczy to bardzo dużo mówi o stanie umysłowym i moralnym osoby, która to mówi. I warto to pamiętać. Warto sobie z tego zdać sprawę. Pawle, przeskakujemy na ciąg dalszy. Jednak pojawili się tacy, którzy mówią, że to, co stało się pani Joannie, jest wielkim, potężnym zagrożeniem dla, jeśli nie wszystkich Polaków, to na pewno wszystkich Polek. Piotr Caliński, przedstawiany jako były ważny policjant, szef Centrum Szkolenia w Legionowie, w Faktach TVN-u. Posłuchajmy. Nie opuszczali jej na krok. Co zrobić, jeśli patrol policyjny wtargnie tobie do gabinetu i odmawia wyjścia? Piotr Caliński, były komendant Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Z przekąsem proponuje szkolenie dla lekarzy. Ubolewa, że krakowska interwencja rzutuje na w większości rzetelnych policjantów. Mam nadzieję, że policja będzie miała szansę na odbudowanie swojego autorytetu, ale to zależy od przełożonych. To zależy od przełożonych, mówi Piotr Caliński. A kim jest Piotr Caliński? Niegdyś były jakieś wewnętrzne konflikty u komuchów i wtedy portal Onet o tym napisał. Posłuchajmy. No więc było tak. W 1977 roku Piotr Caliński wstąpił do Milicji Obywatelskiej, wykładał w Pilskiej Szkole MO. W latach 79-81 pracował w Wydziale Dochodzeniowo-Śledczym Komendy Wojewódzkiej MO w Pile. W 82 roku wrócił do pracy dydaktycznej. W 89 został zastępcą komendanta do spraw dydaktycznych szkoły MO. 12 sierpnia 92 roku został szefem tejże szkoły w Legionowie. Dużo zagadaliśmy, po 30 sekund powiedzmy o tej metodzie tłumaczenia, że obecna policja no, tak naprawdę działa jak państwo totalitarne. No tak, i wszystko to tłumaczy facet, który w czasie stanu wojennego został oddelegowany do tego, żeby uczyć milicjantów wtedy, jak ludzi prześladować, pałować, terroryzować, podsłuchiwać, śledzić i generalnie niszczyć, odbierać im prawa, no już ja już nie mówię o prawach, po prostu prawa człowieka, znaczy deptać prawa człowieka, bo tym się zajmowała Milicja Obywatelska i ten człowiek uczył, jak niszczyć prawa człowieka. I to jest właśnie ekspert tych mediów i on teraz wydaje opinię o współczesnej policji. No pogratulować, ja nie wiem, czy dziennikarz, który, czy tam dziennikarka, która rozmawiała z tym typem, chciałaby się z nim zobaczyć. Trzeba sobie przypomnieć, w jakim temacie, że tak powiem, jak to się mówi ich językiem, pan milicjant mówi, kim jest pani Joanna, jak wygląda cała ta sytuacja i że jest pilna potrzeba podmiany tematu kampanii wyborczej, przykrycia sprawy resetu. No i to mamy to, co mamy. No to, do czego pan milicjant był szkolony. A Donald Tusk wyszkolił się w wiedzy o tym, że kiedy był strajk kobiet, to był to jedyny taki udany protest zarządów PiS-u. Nie ma protestów związkowych na ogromną skalę. Wszystkie inne przez 4 lata pierwszej kadencji PiS-u, to czy to byli studenci, czy SBC-y, czy lekarze, przychodziły te same osoby. Strajk kobiet się udał. Ogromne, wielkie manifestacje. My chcemy do tego wrócić. Ja pamiętam, jak to było
bo to były sceny absurdalne. Faktycznie dotarto tam do ludzi, którzy nie mieli pojęcia, w czym uczestniczą. W pewnym niedużym mieście kibice gromadzą się pod kościołem, żeby bronić tego kościoła przed ewentualnym atakiem strajku kobiet. Patrzą, a tu idą dziewczyny, dziewczyny ich koleżanki. One kiwają do nich, że nie będą demolować kościoła. Oni tak, to my was w sumie popieramy. Po czym z tą aborcją nie wiedzieli, o co chodzi, po czym na końcu widzą jakiegoś idącego z tęczową flagą, to my tego ognia temu z tęczową flagą, to zaraz szybko się jej pozbył, piszą kibice na tym forum. Była taka totalna dezorientacja, ale dezorientacja, która powodowała, że nawet kobiety w niedużych miastach brały w tych protestach udział. No a później minął z tydzień i okazało się, że padło hasło kobiety i LGBT. Czyli że to jest to samo, że to jest ideologia, że to nie jest jakiś spontaniczny protest kobiet. Jak to się udało na początku sprzedać, później sam strajk kobiet zaczął opowiadać o sobie. No i to już spowodowało, że teraz ta nadzieja Donalda Tuska, że to się odrodzi, to z tego początku strajku kobiet, jak okazało się, że to są skrajnie zideologizowani ludzie, którzy nie mają nic wspólnego z poglądami większości społeczeństwa, że to się uda. Zobaczmy, co strajk kobiet sam mówił o sobie później, jak już opadła ta fala manifestacji. Król stworzył w oparciu o tę filozofię własne święta powiązane z cyklem pół roku zwrotnikowego. Kolejny obszar, którym się zajmiemy, to chrzty. Skoro dla wielu osób istnieje naturalna potrzeba celebracji, zaznaczenia jakimś rytuałem, że oto w rodzinie i społeczności pojawił się ktoś nowy, to warto zdawać sobie sprawę, że istnieją inne niż katolicki chrzest możliwości, żeby to urzeczywistnić. Można także, i jest to w Polsce coraz bardziej popularna opcja, zorganizować humanistyczną ceremonię przywitania dziecka na świecie. I to jest tak zwana ceremonia nadania imienia z udziałem celebranta lub celebrantki ceremonii humanistycznych. Jako alternatywę dla pierwszej komunii można zorganizować dla dziecka niezapomnianą wycieczkę, wspólnie stworzyć nowy wystrój pokoju. Można też zorganizować bardziej znaczącą celebrację i tu znów istnieje przykład możliwości urządzenia ceremonii humanistycznej. W tym wypadku jest to tak zwana ceremonia rozkwitu. Istnieje też możliwość wzięcia ślubu humanistycznego. Co prawda w Polsce taka ceremonia nie wiąże się jeszcze z pewnym uznaniem związku. Wreszcie ślub humanistyczny to obok ślubu za granicą jedyna szansa na wymarzony ślub dla par jednopłciowych. Sieć mediatorek, które będą pomagać nawiązywać dialog pomiędzy rodzicami zmuszającymi dzieci do chodzenia na religię, a dziećmi, które mają między 11 a 18 lat. Między 11 a 18, można powiedzieć, będą wchodzić mediatorzy, w szczególności mediatorki. Taką swoją prawdziwą twarz pokazał strajk kobiet. Czy to Donaldowi uda się rozkręcić, żeby zamiast resetu, zamiast opowieści o tym, co on zrobił na poważnie, w najpoważniejszych sprawach z polską polityką bezpieczeństwa, czy się to uda zamienić na nową rewolucję strajku kobiet? Zobaczmy bardzo szybko, bo mamy mało czasu, zdjęcia z tych protestów w sprawie pani Joanny, które to jest relacja na żywo Onetu, więc najbardziej wspierającego te protesty. To jest Warszawa, mamy dalej Kraków, Gdańsk, Rzeszów i Szczecin. W tych relacjach nawet Onet używa określenia w stosunku do Krakowa kilkaset osób, w stosunku do Gdańska kilkadziesiąt osób, w stosunku do Rzeszowa bodajże kilkanaście osób. Czyli wydaje się, że ta próba odgrzania tego wyszła średnio, po 30 sekund. Kable. Ja myślę, że strajk kobiet, ten, który się odbył parę lat temu, był taką szczepionką, było coś nowego, pojawiło się coś, co nauczyło ludzi w jakiś sposób, po pierwsze nauczyło uczestników tego strajku kobiet, że to tak nie do końca o to chodzi, bo zaraz się potem również okazały różne inne rzeczy o tym strajku kobiet i ich działaczach i działaczkach, a poza tym reszta jak w jakiś sposób nauczyła się, jakby została zaszczepiona, znaczy wiadomo jak temu przeciwdziałać, wiadomo, że są siły, wiadomo, że jest, że tak powiem, ktoś, kto jest w stanie dać odpór bez jakby zbędnej awantury. To znaczy na spokojnie, poważnie, ale zdecydowanie.
Ale ja zwracam też uwagę na okoliczności, w których był strajk kobiet, bo to był czas pandemii, nie można było normalnie funkcjonować społecznie w miastach, w strefie publicznej, więc te strajki, te protesty strajku kobiet było po prostu jedyną taką szansą na bezkarne wyjście z domu. No niestety był wtedy lockdown i tak to wyglądało, więc każdy, kto pamięta, jak wyglądał takie, no, chociaż te protesty w Warszawie, przecież to było relacjonowane, to widział przód pochodu, a później to już była impreza. Ja mam wrażenie, że ludzie po prostu byli wówczas stęsknieni za tym, żeby pobyć razem. I też ci, którzy już byli na tej imprezie, to chyba nawet nie do końca wiedzieli, co ci z przodu krzyczą. Słuchajcie, jak się organizuje, bo dzisiejszy program nie jest o żadnych sprawach ideologicznych, jest o sztuczności. Polacy różnią się ideologicznie od prawa do lewa. Słyszymy tam, że te lipki z tymi socjalistami, różne inne tam wewnętrzne podziały. I to jest normalne, i to jest dobrze, i to jest okej. Okay. Że mamy różne podejścia. Ale istotą kampanii Tuska i bardzo wielu tak naprawdę po cichu zwolenników i polityków opozycji to potwierdzi, jest sztuczność, ogromna sztuczność, kreowanie czegoś nieprawdziwego. Donald Tusk w Ostródzie, no i niestety przypadkowy internauta, sfilmował, skąd wzięło się wypełnienie amfiteatru w Ostródzie. Mieszkańcy Ostródy oszaleli na punkcie Donalda Tuska, jak to było, zobaczmy. Ja raz, dwa, trzy, cztery, czekaj, ja se policzę. Pięć, sześć. No to... Nie, chodź, wrócimy, ja policzę dokładnie, ile ich tu jest. Dobra. No chodź, bo ja se policzę. Pół amfiteatru autobusami zwiózł. Nie jeden cały amfiteatr dałoby się wypełnić. Paweł Piekarczyk był dzisiaj gościem w Kulisach Manipulacji. Bardzo serdecznie dziękujemy. Szanowni Państwo, no tak, ostatnie zdanie. Tak, Grodzki musi odejść. To już wszyscy wiedzą, że to jest to ostatnie zdanie Pawła. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie dziękujemy, ale gorąco zachęcamy, żeby z Republiką pozostać i do zobaczenia. Do zobaczenia. We'll be right back.